Cześć, witam Was na kanale PulseCrypto. Jest to kanał o kryptowalutach. Gadamy tutaj o powstającej sieci PulseChain i o wszystkim tym, co związane z krypto. Gadamy też trochę o hex No i o wszystkich projektach, co będą tutaj startowały na właśnie PulseChainie. To sobie będziemy tutaj omawiać wszystko. No i co, dzisiaj też pogadamy sobie trochę o PulseChainie, troszkę o strategii właśnie. Jak tutaj się zachować, gdy ten pull chain wystartuje, co teraz robimy, no i co. No i zanim zaczniemy, to chciałbym jeszcze tutaj przejść do ostatniego filmiku i poruszyć jeden komentarz. No i powiedzieć wam jeszcze, że tutaj szykuję dla Was pewną niespodziankę z okazji. Osiągnięcia 1000 subów, e, jeszcze się to nie stało, ale liczę, że e, w dość szybkim czasie uda się tych 11 subskrybentów zdobyć. No i wtedy nagram już filmik e, ze szczegółami, jak można po prostu zdobyć tę e, nagrodę, którą da, dla Was przygotowuję. E, podpowiem, że jest to związana właśnie e, związana rzecz pewna z kryptowalutami. Myślę, że właśnie więcej o tym opowiem w kolejnym filmie. E, no a teraz. E, jak macie jakieś pomysły, e, co można zrobić, jaki, jaki konkurs, żeby po prostu tą nagrodę wygrać z okazji tych 1000 subów, e, no to możecie też dać znać w komentarzu. E, a jak nie będzie jakiegoś pomysłu, no to myślę, że zrobimy to po mojemu. Także mm, tak to sobie wymyśliłem. E, no a co, teraz e, przejdziemy sobie do tego komentarza. E, jest to właśnie pod ostatnim moim filmem. E, tutaj maniumek. Pisał, Może się okazać, że sieć Pulsechain będzie niepotrzebna przy tak niskich opłatach na Ethereum. O no i tutaj y, ktoś mu odpisał, że nie będzie niskich opłat na Ethereum jeszcze długo. No i w zasadzie to jest fakt, bo to, że Ethereum przejdzie na Ethereum 2.0 i tak dalej, to właśnie te opłaty, no, niestety, na razie zostaną y, takie jakie są. Także tutaj trzeba będzie. Czekać na jakieś implementacje, a to oczywiście, jak wszyscy wiemy, może zająć e, długi czas. Także nie spodziewałbym się wcześniej niż 2 e, lata, może nawet 3 lata, zanim e, te opłaty gdzieś tam e, będą działały na nowych zasadach. No i to jeszcze, słuchajcie, musicie oczywiście zdawać e, sobie sprawę, że to niekoniecznie będą takie mega niskie opłaty. Może to być właśnie też e, przy dużym ruchu i dolar, 2 dolary. Także e, oczywiście to jest takie moje przemyślenie. E, tak mi się wydaje, że tak może być, więc musicie sami sobie odpowiedzieć, czy 2 dolary lub 5 dolarów to tanie opłaty. No według mnie jest to dosyć, dosyć drogo, oczywiście wiadomo, jeśli operujemy większymi kwotami, ale no zawsze po prostu szkoda, lepiej by było wydać po prostu mniej. Mówię o tym, że po prostu no większość ludzi zblokuje to do inwestycji opłaty właśnie rzędu. E, powyżej nawet 10 dolarów. Jak wiemy, opłaty dochodziły nawet do 50, 100, 150 dolarów, 200 dolarów. E, także takie za jednego przykładowo słapa lub ruch na sieci Ethereum. Także no, są, to, są to ogromne właśnie mm, ogromne opłaty. E, no i tutaj e, Cyprian S. Odpisuję właśnie 3 do 5 dolarów za transakcję to mało, to wciąż dużo. A poza tym zobaczymy jeszcze wyższe opłaty niż były na ostatnim szczycie. Kwestia czasu i kolejnej hosty. Zmiany w łańcuchu nie zatrzymają tych opłat, więc do zobaczenia w kolejnej hoście i przy 0,1 dolara za puls. E, no tutaj e, oczywiście to jest wszystko spekulacja, czy będzie 0,1 dolara za Pulse chain. Myślę, że nie, a przynajmniej nie przez najbliższe 10 lat, także e, tak mi się to wydaje. Aczkolwiek obym się mylił. E, no i tutaj zmiany w łańcuchu nie zatrzymają tych opłat, no zobaczymy, zobaczymy, pewnie nie od razu, ale może to do tego gdzieś tam doprowadzić lub do obniżenia tych opłat. No i głównie tutaj przeszedłem przez te komentarze, ale głównie chodziło mi tutaj o komentarz właśnie Sienio48. E, a nie zastanawialiście się, czy w ogóle pulschain Chain ma sens, Je, jeśli to ma być airdropem, kopią wszystkich projektów na Ethereum? Wiele projektów, które wychodzą na inne chainy, wprowadzają specjalne bridge'e, żeby w cyrkulacji nagle nie znalazło się dwa razy tokenów. E, no tutaj wydaje mi się, że nie do końca znasz temat, właśnie, ponieważ no bridge to jest jakby most, czyli most pomiędzy dwoma blockchainami, czyli przykładowo, przepraszam, nie blockchainami, czyli no blockchainami, że tak powiedzieć, pomiędzy dwoma sieciami, czyli powiedzmy, tutaj mamy blockchain na sieci Ethereum i blockchain na sieci, teraz będzie właśnie PulseChain, więc bridge służy do tego, żeby można było przenieść wartość z jednej sieci, na drugą sieć i tu właśnie Cyprian S opisał napisał to w komentarzu właśnie, że nie ma czegoś takiego, że nagle w cyrkulacji będzie no dwa razy więcej tokenów, bo to są te, jeśli chodzi ci właśnie o Wrapped BTC lub ETH to są to koiny po prostu oparte na no, przepraszam są to koiny oparte na innych koinach połączone bridgem i to właśnie dokładnie tak jest. Także dziękuję Wam, że tutaj angażujecie się w dyskusję, odpowiadacie tutaj. Jest to fajnie, bo na poziomie jeden, drugiemu tutaj opowiada bez jakichś tam wyzwisk, także jest bardzo fajnie. No i tutaj Sienio odpisał właśnie, że to nie znaczy, że chaos może po prostu, co nie znaczy, że ten chaos może po prostu być klapą. To zobaczymy, jak to będzie. No, równie dobrze może to być sukcesem, także takie, takie same szanse tutaj na to są. No, jesteśmy tu po to, że faktycznie wierzymy w to, że ten Pulse taki czy mniejszy, czy większy sukces osiągnie. Jeśli by tak nie było, no to myślę, że nie poświęcalibyśmy na właśnie Pulse Chaina, tutaj tego Pulsexa. Także liczę, że wszyscy tutaj wierzą w sukces tego Pulsechaina. No i słuchajcie, właśnie. Ostatnio tutaj e, był taki news, że $hex stał się najpopularniejszym hashtagiem na Twitterze. To znaczy, był w jednej, z jednym z pięciu topowych właśnie tutaj w trendach hashtagów e, na Twitterze. Także bardzo fajnie, dużo osób zaczyna e, dowiadywać się, co to jest hex, co to po prostu robi. No i tym samym wiadomo, zwiększamy adopcję i świadomość o tym, co się tam dzieje. Czyli pierw dowiadujemy się o Heksie, tak jak tutaj można by powiedzieć na początku, gdy wchodzimy w kryptowaluty, to dowiadujemy się, co to jest Bitcoin. Dopiero później analizujemy, że tych walut jest więcej i że to są altcoiny, że można tam po prostu w tym świecie się poruszać, kupując coś innego niż tylko Bitcoina. Tak samo tutaj myślę, że jak ktoś wchodzi w świat tutaj, właśnie projektu Wyryśka, to najpierw dowiaduje się o Heksie. Później e, widzi, że jest coś takiego tworzone, jak również właśnie Pulsechain i cały ten ekosystem, czyli te projekty, które będą na PulseChain startować, czyli PulseX, e, Liquid Loans, e, Hedron. I tych projektów już natworzyła się Pulse.coin, także tego jest e, już od groma. No i co tutaj e, Pulsechain News Talk napisał? E, Hex znajduje się w pierwszej piątce na Twitterze dla większości świata z 16 tysięcy tweetów. Co za osiągnięcie społeczność y, z 16 tysiącami tweetów chyba o to chodziło co za osiągnięcie społeczności HEX. To tylko kwestia czasu, kiedy HEX, Puls i Pulse X będą zdobywać popularność na całym świecie jako jedne z największych światowych aktywów kryptograficznych. Także słuchajcie, oby tak było. Jakby tak y, się wydarzyło, no to naprawdę tutaj jesteśmy w dobrym miejscu, po dobrym czasie. Przejdźmy sobie dalej. Tutaj właśnie przygotowałem Wam tweeta, zobaczcie Hextina zrobił ankietę, czy Hex zrobi nowe ATH w 2020 roku. Jeśli chciałeś odpowiedzieć tak, no to powinieneś zretweetować tego, tego tweeta jego, jeśli nie, to odpowiedzieć w komentarzu. No i zauważcie, że większość uważa, że po prostu Hex nie osiągnie, tych, nie osiągnie najwyższego szczytu w 2020. Roku. No Ja osobiście też uważam, że nie osiągnie ATH do końca tego roku, ale może być tam jakieś fajne odbicie. No i może, może być całkiem, całkiem spoko. No i zobaczcie, tutaj zbliżamy się. Tutaj znowu Hex Mackenzie. On tutaj liczy, raczej on, nie wiem czy to on zrobił, ale w każdym razie wkleja tutaj zdjęcie z odliczaniem do 100 tysięcy stake'ujących adresów hexa. Także słuchajcie, ostatnio jak o tym wspominałem, to było tych adresów gdzieś 90, chyba 3000, czy nawet mniej. Być może nawet mniej ich było. Także jakiś czas temu doszło ponad 3000 stekujących adresów stejka <grytania> stekujących adresów Exa. Także bardzo fajna wiadomość do nas. Idzie to do góry. Ciekawe, za jaki czas dobijemy, właśnie 100 tysięcy. No i zobaczcie, tutaj jeszcze przejdziemy sobie do whalebota jakieś 3 godziny temu, odświeżymy sobie to, zobaczymy. Eee, zobaczcie, o właśnie tutaj, 3, 3 godziny temu kupił z Heksa e, za 613 tysięcy USD i zobaczcie, teraz go zastykował godzinę temu, e, praktycznie zastykował nawet więcej niż kupił, czyli musiał już jakieś Heksy na tym adresie, tym e, po prostu portfelu mieć e, i na 92 dni. Tym samym uzyskując 783,5 t -shara. I przejdziemy sobie jeszcze tutaj do lookintohex.com. Zobaczcie, tutaj jest taki wykres e, daily, payout per t -share. Także e, zobaczcie, że teraz za jednego t jest około 6,267 heksa. Czasami to się waha w górę, czasami można tutaj dostać więcej heksów jednego dnia. Tak jak tutaj na przykład dostali 8 heksów. E, ale średnio, powiedzmy, te 6,267 heksa codziennie z jednego t dostajemy. Czyli zobaczcie, możemy sobie teraz przejść właśnie do tego, co on zastykował I ma po prostu 783,5 t -shara. Także otworzymy sobie kalkulator. OK, i słuchajcie, zrobimy sobie teraz takie szybkie przeliczenie. Słuchajcie, on wydał około 613 tysięcy dolarów na po prostu tego heksa który teraz tutaj zastejkował No i zobaczcie, zastejkował go na 92 dni, tym samym uzyskując 783,5 tisera. I tak jak wam właśnie tam pokazywałem na wykresie, codziennie jest wypłacanych 6,267, więc obliczymy sobie to 783,5 tisera razy 6,267. Czyli słuchajcie, dziennie jeśli będą takie wypłaty, właśnie na tym poziomie, a jeśli zobaczymy sobie wypłaty, to wypłaty tutaj stale praktycznie poruszają się do góry, czyli więcej heksów dostajemy za jednego t ale też za jednego t musimy po prostu zapłacić więcej dolarowo. Chociaż zobaczcie sobie tutaj gdzieś był jeszcze wykres, o tutaj właśnie, ile kosztuje w dolarach jeden t -shirt. więc zobaczcie, gdy ktoś tutaj na górkach tego heksa kupował, to za jednego t musiał zapłacić 8800 dolarów nawet, także. E, gdyby teraz e, ten, właśnie tutaj, bot, e, raczej właściwie bot, to bot tutaj to napisał. Ten whale, gdyby chciał teraz e, uzyskać tyle samo t to musiałby zapłacić dużo, dużo, dużo więcej. Także, e, no a tutaj, teraz zobaczcie, nawet za 700 dolarów na dołkach można było uzyskać jednego t On tutaj trochę drożej kupił, bo teraz po około 900. No ale dobra, wróćmy dla, dla naszych obliczeń. Tyle heksów będzie uzyskiwał dziennie. E, oczywiście, jeśli e, ktoś zerwie stejka, wtedy kara dzieli się pomiędzy wszystkich stejkujących i czasami będzie po prostu tych, e, tych e, heksów dziennie uzyskiwał więcej, więc co jakiś czas zdarzy się dzień, w którym uzyska po prostu więcej przez te 92 dni, które stejkuje tego heksa, e, no i wtedy będzie to jako bonus. Tego już nie będziemy liczyć, bo to jest losowe, ale policzmy e, teraz tą kwotę razy 92 dni, czyli Otrzyma 451 737 heksów po 92 dniach stake'owania tej sumy pod warunkiem, znaczy nie ma tu warunku, bo tyle heksów otrzyma i o tyle zwiększy mu się jego saldo, czyli będzie już miał ponad 17 milionów heksów, które znów będzie mógł zastejkować na jaki czas sobie będzie chciał lub na przykład wypłacić tą te 451 heksów, a zastejkować znowu tą samą kwotę. I teraz zobaczcie, jeśli on zastejkuje sobie 451 tysięcy heksów, to może to zrobić z tego dodatku dodatkowego stejka, może sobie z tym po prostu zrobić, co chce, może sobie zrobić jakąś drabinkę z tego, albo później może wszystko zrobić sobie, na przykład podzielić na taką drabinkę i sobie będzie co miesiąc, na przykład wypłacał jakąś kwotę. No ale dobra, trochę tu tutaj zapętliłem, zacząłem o jakichś drabinkach, a nie o to mi chodziło. Słuchajcie, jeśli yy, ma teraz, to jest jego zysk po 92 dniach w HEX. Jeśli HEX zostanie przy tej samej cenie, czyli teraz przy cenie 0,042, yy, to on zarobił, policzymy sobie to tyle, a HEX będzie po 0,042, czyli tak samo, ta sama cena, przy której stake'ował, to zarobi 18 972 dolary. Czyli... Yy, jeśli to pomnożymy razy powiedzmy 4,60, teraz dolar przykładowo, to zarobi 87 275. Powiedzmy, podzielimy to przez 3 miesiące, wychodzi 30 tysięcy na miesiąc pasywnego dochodu. A, a zainwestowana kwota to, ile tutaj inwestował? 613 613 716 razy 4,60, czyli. 2 823 000 zamroził, żeby uzyskać właśnie te 90 prawie tysięcy przez e, 3 miesiące. Także zobaczcie, e, co tu się właśnie stało, jak działa ten hex. Według mnie jest to super rzecz. Nie ma tutaj pośredników, mógł to zrobić bez żadnych pośredników. Sam sobie to tutaj wyklikał. Nikt mu tego teraz nie może zabrać, e, bo ma po prostu to wszystko na swoim portfelu. Także bardzo fajna sprawa e, ten hex Dodatkowo, moim zdaniem, kupił to w miarę na dołku, gdyby nawet przez te 30 dni cena gdzieś tutaj wahała, wahała się, to i tak wyjdzie z tego fajnym, po prostu fajnym plusem. Natomiast jeśli cena wzrośnie, to oczywiście wielokrotnie tutaj na tym zarobi, więc tutaj później już właściwie decyzja będzie należeć do Ciebie. Jeśli cena spadłaby o jakiś procent, e, który po prostu zlikwidowałby tą nagrodę w heksach, czyli jeśli sprzedalibyśmy heksy, to i tak wyszlibyśmy na zero, to oczywiście możemy po prostu e, zastejkować to na kolejny, kolejny czas. I tutaj zadziała już nam procent składany, ponieważ zastejkowana kwota już będzie większa i będzie działało to na naszą korzyść. Oczywiście, jeśli chcemy stosować takie rzeczy, to musimy przyjąć dłuższy horyzont e, czasowy, bo no, niestety nie jest to tak. E, Łatwo zrobić w krótszym czasie, bo jak widzicie, tutaj hex się po prostu waha i nie jest tak stabilne aktywo. O, ok. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze e, na wykres Bitcoina na Binance. Zobaczcie, jeśli tutaj e, nie zdążyłem się załapać na tą pozycję. Tutaj mi uciekło, Bitcoin poleciał do góry, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje. E, załamanie, i być może będzie tutaj okazja. E, Coś zarobić. Więc zobaczymy, jeśli tutaj nastąpi przecięcie w górę e, na właśnie Ema cross, to sobie e, spróbuję tutaj zagrać właśnie tym 50 dolarami, które tutaj mam. Jestem zalogowany, to nie widać teraz, ale będę gdzieś tutaj szukał sobie wejścia, o ile to nie będzie coś takiego fejkowego jak tutaj, zobaczcie. Tutaj, e, tutaj bym gdzieś wszedł na tej świeczce, nagle boom zjazd i, i lecimy w dół. Także e, będę ustawiał stop lossa w razie czego na jakiś tam dany procent i... Zobaczcie, no, jeśli tu byśmy weszli, ustawilibyśmy sobie stoplosa, no to mamy szansę tutaj wyjechać aż do góry, oczywiście, ile by nam starczyło cierpliwości. No a bez tego stoplosa moglibyśmy tutaj w tym wypadku popłynąć na pozycji i mogłaby zostać ona nawet zlikwidowana przy takim spadku, w zależności jaką mielibyśmy dźwignię. Dobra, no i co? Myślę, że tutaj pogadaliśmy trochę o pulsie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Miałem jeszcze mówić właśnie o tej strategii, którą sobie tutaj przygotowałem na heksa na tym portfelu, czyli właściwie na pulsa, bo to jest strategia, żeby kumulować heksa, a po prostu później zamienić go na Pulse CHAINA. Natomiast słuchajcie, wiecie o tym, że przy starcie sieci Pulschain dostaniecie kopię tych tokenów. Które były wszystkie na ERC20, czyli na sieci Ethereum. Jeśli trzymacie na MetaMask jakieś inne coiny, to również zostaną skopiowane. W moim przypadku zobaczcie tutaj Ethereum, ale za Ethereum dostanę za jedno Ethereum jeden pulszczeń, także tutaj otrzymam 0,0084, czy jakieś tam drobne, warte bardzo mało coiny pulsa. No ale za USDC już otrzymam powiedzmy 81 USDC. Oczywiście musicie wiedzieć, że to nie będzie warto, to nie będzie po prostu tyle samo warte na właśnie chainie, ponieważ tam ceny dopiero uzyskają jakąś tam wycenę jeśli to się połączy bridge'em, także nie liczyłbym, że jeden USDC będzie wart, jeden USDC na puszczenie, także. Takie moje tutaj jeszcze dywagacje, no ale miałem wrócić do tej strategii. Czyli, moją strategią jest teraz skupowanie tutaj jak najwięcej heksa. Tutaj właśnie robię to z Wami na tym portfelu. Zobaczycie, że z takich małych kwot można też całkiem fajnie tutaj sobie dorobić. No i teraz tutaj kolejny zakup jest właśnie na tej pomarańczowej linii. Jest to okolice dwóch centów. Zobaczymy, czy się to zrealizuje. Jeśli nie, to po prostu będziemy mieli tyle tego heksa, ewentualnie jeśli będę widział, że jest odbicie, może gdzieś dokupimy na właśnie jakimś reteście za te USD USDC. Ale to zobaczymy. To jeszcze jest daleka droga. Natomiast co w sytuacji, gdy Pulsechain będzie startował, co ja będę robił? Ja, gdyby wystartuję Pulschain, nie będę ruszał żadnej kopii przed Bridge'em. Właśnie tego heksa tam nie ruszę przed Bridge'em. Nie będę wymieniał go na PulseChaina, natomiast jak będzie e, bridge, jak tylko będzie możliwość, to wymienię te wszystkie heksy tutaj z tej sieci Ethereum na heksy właśnie na sieci PulseChain i tym samym zwiększę jak gdyby e, swoją ilość heksów dwa razy na sieci PulseChain. Oczywiście zobaczymy, czy to będzie dwa razy, bo tutaj musimy zobaczyć jaki będzie tego wszystkiego przelicznik, e, ale zależy mi na tym właśnie, aby to zrobić i później te heksy tam trzymać. Nie chcę tego od razu zamieniać właśnie na chaina. Ponieważ liczę, że tutaj ten hex właśnie na początku ten hex z, z Ethereum pociągnie hexa właśnie na pulszczeń, one gdzieś się tam wyrównają, będą dążyć mniej więcej do wyrównania, tak mi się wydaje, że tak będzie, żeby gdzieś tam na równych poziomach były, żeby nie było tutaj jakiegoś arbitrażu robionego, a, a znowu cena właśnie pulszczejna będzie gdzieś tam lecieć w dół. I ja planuję, oczywiście, czy będzie, to zobaczymy. Ja. ja pod to gram, że tak się właśnie to rozegra i że HEX po prostu za więcej Pulse Chainów kupię za jednego HEXa, czyli będzie się zwiększał stosunek Pulse do HEXa i tym samym będę mógł sobie pozwolić za jednego HEXa na więcej Pulse więc pod to będę grał. Oczywiście to nie będzie 2-3 dni rozgrywka lub tydzień, ale myślę, że nawet może to trwać kilka miesięcy. Czy się pomylę, czy się nie pomylę, to się okaże, natomiast pod to gram. Jeśli to mi nie wyjdzie, zostanę z HEXami, Wtedy będę się zastanawiał, co dalej e, robić. Natomiast to jest taka aktualizacja, właśnie strategii, którą będziemy robić tutaj, właśnie na e, tym portfelu e, PulseCrypto, i tutaj wszystko Wam będę pokazywał, co po kolei robię i jak robię. Nie należy się tym sugerować, każdy musi zrobić swój właśnie research, także pamiętajcie o tym. E, Pamiętajcie też o tym konkursie, który chcę tutaj stworzyć. Wymyślcie może jakieś, co można by było zrobić na tym konkursie, albo jak to rozegrać, żeby to miało ręce i nogi. Ja na to mam swój pomysł, ale myślę, że będziecie również mieli na to jakieś pomysły. Możecie dać subskrybuj, jeśli Ci się podobało, żeby szybciej dobić do tego tysiąca subskrybentów i dowiedzieć się, jaka właśnie będzie za to nagroda. Myślę, że Wam się spodoba, szczególnie dla tych, co siedzą właśnie w świecie krypto, to może być coś fajnego. No i co? Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, kliknij jeszcze łapę w górę i dzięki Ci wielkie. Do następnego filmu, cześć!